Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Przychodzę taka rozczapiszona, bo niedawno wstałam. I tak, jest godzina około 10. I pomimo tego, że jakoś dzisiejszy dzień nie jest bardzo specjalny, to postanowiłam nagrywać wam tego vloga, bo nawet jakby on był taki, wiecie, domowy, w ogóle taka pogadanka, to myślę, że wy lubicie takie właśnie luźne vlogi, gdzie możemy się bardziej, gdzie możecie mnie bardziej poznać. Ja dzisiaj muszę jedynie o godzinie 12 wyjechać, znaczy nie o 12, wcześniej, bo na godzinę 12 jadę na zabieg drenażu limfatycznego na ciało. Ostatnio korzystam z takich zabiegów, aby właśnie troszeczkę ujędrnić moje ciało i pozbyć się celulitu, jak również odprowadzić wodę. I od razu powiem z góry, tutaj nie chodzi o to, że ja się odchudzam, czy że chcę schudnąć. Ten drenaż raczej nie jest odchudzający, tylko właśnie ujędrniający, a to jest ogromna różnica. Także myję zęby i przejdziemy sobie do kuchni, zrobimy sobie kawkę, śniadanko i pogadamy może. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jesteśmy w kuchni, zrobimy sobie kawkę. Powiem wam, że moją ulubioną kawą to jest Jakobs Kronum, ta zielona, jeśli chodzi o sypane. Jeśli chodzi o kawy z Dolce Gusto, to bardzo lubię Amerykanę, ale ostatnio nie kupiłam, a kupiłam właśnie tą, bo się stęskniłam za nią. Wezmę jeszcze jakiś inny kubek, bo tak coś miałam na spodzie. Czasami zmywarki nie dopierają idealnie. Także tam... Jezu, ja normalnie jak otwieram tą kawę, to ona tak pachnie. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam. No, także robimy kawkę i widziałam, że dzisiaj rano Ewcia w jakiś film dała nowy, więc zaraz lecę oglądać, ale na chwilę obecną, jeśli chodzi o jakiekolwiek serie na Netflixie czy coś, bo przeważnie sobie coś włączam do śniadanka, to oglądam Love is Blind. Po prostu super sezonówka. Realni ludzie, realna sytuacja, no po prostu sztos. Ale najpierw Ewcia będzie. Tak, kawa niech się parzy, ja sobie zrobię jakieś śniadanie. Postanowiłam nie za bardzo pokazywać, co jem w przeciągu dnia, dlatego że pod ostatnimi vlogami spotkałam się z dość dużym hejtem odnośnie tego, co jem. O, jesz to dlatego widać, że jesteś gruba, albo teraz już wiemy, skąd ta waga. Ja wam wolę w takim wypadku nie pokazywać, bo dużo ludzi ma inny ma smak. Niektórzy ludzie się zainspirowali, ale dużo ludzi też napisało, że jak można coś takiego na przykład zjeść. Więc postanowiłam, że skoro moje na przykład śniadanie wywołało taką burzę, to lepiej po prostu tych śniadań nie pokazywać. Więc tak. Tak jak ludzie reagują, tak i ja reaguję, więc śniadań ani jakichś tam lunchów nie będę pokazywała w moich vlogach. W sumie tak, jest to moja sprawa, co jem i jak jem, czy jem zdrowo, czy jem fast foody na śniadanie, czy będę miała od nich celulit, czy będę od nich tyła. Jak będę miała celulit, to sobie zrobię drenaż najwyżej i takie kółko, które się zatacza, ale niech będzie. Także kochani, robię śniadanie i zobaczymy, co potem. Piesku? Ty jesteś moim pieskiem? Kocham cię, rybko! Zostało mi 20 minut na wyjście i chciałam się troszkę podmalować, plus przypomniało mi się, że dziewczyna, która będzie mi wykonywała zabieg, powiedziała, żebym przed akurat tym zabiegiem mechanicznym napiła się dużo, dużo wody, więc zaczynam pić wodę, nałożę jakiś podkład, trochę bronzera, wiecie, nic takiego szczególnego,
Także pomaluję, ogarnę troszeczkę sytuację i wracam. No dobra, kochani, już się w miarę ogarnęłam. To światło jest straszne, pomarańczowe, ale pójdziemy do łazienki może. To będzie białe światło lepsze. Nałożyłam podkład, puder, bronzer, trochę takiego rozświetlacza. Podkreśliłam bardziej brwi i pomalowałam usta. Dokończam moją wodę. Mam 5 minut do wyjścia. Ogólnie powiem wam, że w Anglii strasznie pada. I pewnie słyszałyście o tym sztormie, o tych wiatrach, o tych powodziach, które na chwilę obecną są właśnie w całej Anglii. I powiem wam, że mnie to bardzo stresuje, takie sytuacje. I u mnie w mieście też jest sytuacja ciężka, dlatego że woda całkowicie wylała się z rzeki i zalała naprawdę sporo domów i miasta. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wrzuciłam wam niedawno właśnie zdjęcie, jak wygląda moje miasto. I ja muszę w tamtą stronę jechać, więc boję się, że... Znaczy, ja wierzę, że ludzie, że strażacy to odpompowują i tak dalej, ale z drugiej strony myślę, gdzie mi to odpompowują. Także... Trochę się boję, że po prostu będę stała w korku. Outfit niestety nie jest mocno inspirujący, ale pokażę wam mimo wszystko, jak to we vlogach przystało. A więc mam na sobie dresy, luźno i wygodnie, z Adidasa. Na dole mam buty, to są Nike Air Maxy, kryształkowe. Nie wiem, czy to widać, ale są świecące. O, voilà. Stary jak świat. Bluza z firmy Stylizacje TV, żonka. I mam zegarek. To jest Guess i to jest ten Smart Guess, czyli ten, co można też przez niego gadać, dzwonić, odbierać wiadomości. Moje włosy nie są pierwszej świeżości, dlatego postanowiłam założyć opaskę, ale jak wrócę i zrobię klientkę, bo mam klientkę o drugiej, to po niej wezmę sobie kąpiel i umyję też włosy. Dobra, uciekam. I tylko leję. No po prostu ta pogoda przerasta wszystkich już na chwilę obecną. Ja rozumiem, że jest jeszcze zima, ale deszcz. Come on. Zbliżamy się do miejsca, które teoretycznie było parę dni temu dość mocno zalane. Ale... O, most jest przejezdny! Tam jest most! Przejezdny jest. Wczoraj jeszcze nie był przejezdny, dlatego że klientka mi powiedziała, że nie jest w stanie przejechać do mnie. Ale nie można skręcić, a ja potrzebuję skręcić tam w dół. A tam w dół jest woda. Widzicie tam? Tam o. A ja tam potrzebuję jechać. Tam jest kompletnie zalane. O, wow. No. I co ja teraz zrobię? O, wow, tam jest mega zalane. Nie mogę tu skręcić. Patrzcie, tu jest woda. Wszystko pływa. Jo, ale grubo. O rany. No most jest przejezdny, ale tutaj... Ja muszę zawrócić. Nie, ja w ogóle wracam... Co ja mam zrobić? Nie mam pojęcia. Masakra. Jeny, tu jest wszystko. Patrzcie, boisko, park. Rany, przecież to jeszcze jak dzisiaj popada, to już jutro to wszystko będzie na ulicy. No dobra, wracam do domu drugą stroną. Jadę do góry. Mam nadzieję, że mi się uda. Pewnie spóźnię się mega na masaż, ale nie mam wyjścia.
Tutaj niestety jest kolejny korek i podejrzewam, że tak szybko się z niego nie wykaraskam. To jest druga droga do mnie. Innych już niestety nie ma. Tam bardzo daleko jest rondo. Podejrzewam, że to rondo jest też zalane. Patrzcie, ile wody. To jest, tutaj jest po prostu pole. To są pola, które są kompletnie, kompletnie po prostu zalane. Skoro jest korek, to znaczy, że jest źle, a ja mam strasznie niskie auto i boję się, że zaleje silnik. Także jak będę widziała, że coś jest nie tak, to będę musiała wrócić drogą, którą właśnie teraz jechałam. Tylko po prostu zawrócić i będę musiała znowu stać w tamtym korku. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, że odpompowują tą wodę non-stop. Ale jeżeli nie będzie opcji, no to będę musiała zawrócić. Dobra, na razie jedziemy normalnie, więc nie ma tragedii. Najlepsze jest to, że tutaj, to co widzicie po prawej stronie, tutaj jest budowane, będzie budowane osiedle. Także ja nie wiem, jak oni będą budować osiedle na tak w takiej głębinie, no bo patrzcie, jest wszędzie woda, tutaj wszędzie jest pole, tak? Tutaj budują, słuchajcie, osiedle. Także chyba ktoś, kto tutaj kupi dom, będzie mega stuknięty, bo z tym nic nie zrobią. Nie podwyższą tego tak wysoko jak betonu chociażby. Więc nawet jakby mi dawali tutaj za darmo dom, to bym na pewno nie chciała. Patrzcie, jak głęboko. Tu jest naprawdę głęboko. Tylko słupki wystają malutkie. Nie no, wow. Wyobrażam sobie, ile zwierząt musiało się utopić. Ile lisków, jeżyków straciło domy. Wszystkie zające i tak dalej. Wszystko, co miało norki, jakby nie patrzeć. Także przykra sprawa. A mój króliczek na mnie czeka! No i niestety pogoda pokrzyżowała mi plany. Jestem wściekła. Wściekła. Jejku, kiedy to w końcu się zmieni? Ta pogoda, po prostu wszystko lubię w Anglii, ale tego nienawidzę. Po prostu tej walniętej pogody. Powalonej na maksa. Po prostu... Nigdy tu ani nie ma zimy, nigdy tu ani nie ma lata, no... Naprawdę wszystko kocham w tej Anglii, ale po prostu tą pogodę mogliby zmienić. Bo można zmienić pogodę w dzisiejszych czasach, uwierzcie mi, że rząd to potrafi. Jezus. W każdym razie, słuchajcie... Co Sarunia zrobi? Zakupy na poprawę humoru. Why not? Zrobię sobie jeszcze jedną kawunię i wskoczę może na AliExpress. W ogóle mam coś fajnego wam do pokazania odnośnie zakupów i różnych sklepów, także tak. Jakoś się trzeba nagrodzić, słuchajcie. Czy nie robię tego zawsze, ale po prostu jestem taka zdenerwowana, taka zdołowana już nie do końca tym masażem, ale samym faktem, że po prostu chcecie dziś wyjechać, pojechać. Mieliśmy z Sepkiem jechać na weekend, ale przecież nigdzie nie pojedziesz, bo jest taka pogoda. No niestety człowiek w taką pogodę naprawdę, jeszcze ja nie chodzę na solarium ani nic takiego. Nie mam w ogóle witaminy D w sobie, po prostu naprawdę można się pogrążyć w jakiejś depresji przez tą pogodę. Całe szczęście, że mam takie krople, chociaż nie stosuję ich za często, a powinnam. Witamina słońca, witamina D, którą sobie można dolać do wody i parę kropel i, no i ona działa, tak wiecie, antydepresyjnie, ale wiecie, krople to krople, słońce to słońce. A tutaj po prostu tego słońca nigdy nie ma. Nigdy. W lato jest może 2 tygodnie lata i ojeju, ale mamy lato.
Angole się cieszą, że mają lato. Słuchajcie, chciałabym wam coś pokazać. Chciałabym wam pokazać pewną stronkę internetową, która nazywa się letyshops.com. Ja mam tutaj w przypadku oczywiście .pl. Słuchajcie, jest to stronka, z której korzystam, jeżeli robię zakupy właśnie między innymi w sklepach, które mnie interesują. Ta stronka posiada bardzo dużo sklepów, między innymi AliExpress, jak widzicie, Allegro, RTV Euro AGD, Banggood, Douglas, MediaMarkt, naprawdę tysiące, Shein, Smyk. Przeróżne sklepy, tutaj możecie sobie sprawdzić booking.com. Ja zawsze bookuję mój urlop przez Booking, także to jest naprawdę świetne. Widzicie tutaj oprocentowanie cashbacku. Co to jest cashback i dlaczego w ogóle z tego korzystamy i dlaczego wam to pokazuję? A dlatego, że na przykład jak mam ochotę zrobić sobie dzisiaj zakupy na AliExpress, to po prostu wchodzę na to AliExpress tutaj i te 6,5% oznacza, że dostanę właśnie 6,5% z powrotem pieniędzy za dokonany zakup, nieważne co bym nie kupiła. Przechodzę do sklepu, tak wygląda przekierowanie strony. Przechodzimy i jesteśmy przekierowani tutaj na stronie. Tutaj otrzymujemy od razu informację, zobaczcie. Letyshops, AliExpress, zwrot gotówki 6,5%. Tutaj mam też zainstalowaną taką specjalną wtyczkę. Też wam pokażę, jak to zrobić. O! I tutaj mamy warunki ogólne, opisane i tak dalej, ale ta wtyczka jest nie tylko potrzebna, żeby pokazać, ile procent dostajemy cashbacku z powrotem, ale między innymi pokażę wam, do czego innego ona służy. Po zalogowaniu na właśnie AliExpress co czas możemy widzieć tutaj tą informację z wtyczki, że to wszystko działa tutaj na tym AliExpress. I na przykład powiedzmy, chcemy sobie coś kupić. Ja sobie coś kupię, bo mam zły dzień, także na co mam ochotę? Może coś letniego, bo mam ochotę na letnie rzeczy. Kupimy sobie może jakąś sukienkę, słuchajcie. Gdzie są sukienki? Sukienki. Słuchajcie, no ta pogoda wykańcza mnie. Mam ochotę kupić sobie jakąś fajną sukienkę. Nie wiem jak wy, ale ja czasami kupuję sukienki bądź buty właśnie z AliExpress. Czasami przychodzą szmaty, a czasami przychodzą naprawdę fajne. Podoba mi się strasznie ta. Już na nią ostatnio patrzyłam. Tą sobie już zamówiłam parę dni temu. Dobra, ta sukienka jest taka ala skórzana, chociaż podejrzewam, że to quality na AliExpress jest troszeczkę inne. Ona, podejrzewam, że będzie z takiego cieńszego materiału, ale podoba mi się. Zamówmy ją sobie. Wezmę sobie rozmiar XL, kosztuje 16,29. Kup teraz. Złożyłam zamówienie, płatność się powiodła. O, zobaczcie, dostaję od razu wiadomość. Zwrot do gotówki 3,93, czyli te... Czyli po prostu ta kasa, która została obiecana tutaj, że dostanę zwrot, dostaję od razu na swoje tutaj konto. Już mam uzbierane, słuchajcie, bo wcześniej też robiłam zakupy, nie powiem, że nie. 23,46 to saldo jeszcze nie jest czyste, po prostu oczekuję na uznanie, a to uznanie trwa mniej więcej do 40 dni, ale tu się to wszystko zbiera i tutaj naprawdę są wypłacane te środki, także nie ma się czego tutaj obawiać. Jest to sprawdzona, słuchajcie, stronka przez różnych ludzi, przez też youtuberów. Wiem, że Karolina też z tego korzysta z Darkiem. Rejestracja do tej strony jest bardzo łatwa. Wystarczy, że podajecie maila, wymyślacie hasło i to tyle. Tutaj mamy notifications, czyli wszystkie powiadomienia. Tutaj mamy powiadomienia odnośnie zwrotów gotówki. Ja tutaj właśnie mam swoją historię, gdzie to zamawiałam właśnie parę dni temu różne rzeczy, nie tylko z AliExpress, z innych sklepów też. Na przykład jest mój ulubiony sklep z butami Public Desire, pokażę wam jak on wygląda. Public Desire, zamówiłam sobie właśnie buty i słuchajcie, dzisiaj mi nawet przyszło awizo, ale mnie nie było w domu.
i na Public Desire jest też 5,2%, więc słuchajcie, no to jest fajna opcja, dlatego że mimo wszystko robimy gdzieś tam zakupy, tak? Robimy te zakupy, więc dlaczego mielibyśmy nie dostać jakiejś tam kasy z powrotem? Każdy chce oszczędzić, ja też, ja bardzo lubię oszczędzać pieniądze i to jest między innymi jeden z moich sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, do czego służy ta wtyczka. Na przykład jak wejdziemy sobie na sukienkę albo na cokolwiek, powiedzmy, z AliExpress, to nie muszą być rzeczy, to może być wszystko z AliExpress. To tutaj ta wtyczka umożliwia nam zapoznanie się z tą stroną, z tym sprzedawcą. Tutaj możemy zobaczyć, jaka jest ocena sprzedawcy, czy klienci są zadowoleni. Akurat ten sprzedawca tej sukienki, zobaczcie, że ma 83% zadowolonych klientów. Można też sprawdzić historię cen, czy ta cena wzrosła, czy ta cena spadła w przeciągu 30 dni, jak to wyglądało. Produkty powiązane, od razu możemy sobie wyświetlić podobne rzeczy, które wyglądają właśnie jak ta sukienka. No i możemy sprawdzić też historię zakupów swoich. Także ta wtyczka moim zdaniem jest bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o tą wtyczkę, to zostawię Wam linka na dole odnośnie tej wtyczki, żebyście sobie ją też zainstalowali. Ja, jak widzicie, mam już zainstalowaną tą wtyczkę. Ale instalacja jest bardzo prosta, wystarczy po prostu kliknąć instaluj wtyczkę i to jest tyle, to Wam się instaluje i tutaj Wam się od razu wyświetla informacja właśnie odnośnie tej wtyczki. Także wszystko jest bardzo proste, wszystko jest po polsku. Mało mi się tutaj zbiera jakaś sumka, słuchajcie, na razie mam 23 zł, ale ja robię bardzo często zakupy na różnych stronach online, bardzo lubię korzystać właśnie z zamówień online i to jest naprawdę ekstra. Nie wszystkie sklepy tu są, ale jest naprawdę sporo tych, które używam ja. Więc ja jestem z tego bardzo zadowolona, więc tak, przeglądnijcie sobie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No i zachęcam do zainstalowania i wtyczki, i właśnie zarejestrowania się na tej stronie. Myślę, że warto. To jest właśnie, tak jak powiedziałam, jeden z moich sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy chce gdzieś tam zaoszczędzić trochę grosza i jest to naprawdę fajna sposobność do tego. Także tak, kochani, widzieliście, że to jest bardzo proste. Rejestracja jest dosłownie taka jak wszędzie, na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie. E-mail, hasło, zakładacie sobie konto i tyle. Wtyczka bardzo pomocna. Wszystkie linki będziecie mieć na dole. No i ja Wam powiem, że ja nie jestem jakimś specem od komputerów, ani od żadnych oprogramowań, ale to jest tak proste, że naprawdę wszyscy to zrozumieją. Wszyscy, naprawdę obiecuję, dziecko by to zrozumiało. Także jeżeli kiedykolwiek robiłyście zakupy online i chciałbyście jakiś zwrot kasy, a kto by nie chciał, to polecam. To jest wszystko darmowe, słuchajcie. Rejestracja jest darmowa, to wszystko jest darmowe. Nie ma tutaj żadnego haczyka. Nie ma, to Wam obiecuję. Więc są tylko i wyłącznie plusy tego posiadania. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że możecie Letyshops obsługiwać w komputerze, to możecie też obsługiwać go w telefonie. Jest ich aplikacja. Ta, po prostu Letyshops. Wchodzicie. Ja sobie zainstalowałam, bo ja też często robię online zakupy właśnie z telefonu. I tutaj mamy wszystko to samo. To po prostu musicie się zalogować tak samo jak na komputerze, czy tam zarejestrować i wszystko działa identycznie. Na przykład wejdźmy sobie na to AliExpress i tutaj przejdź do sklepu, dosłownie identycznie, tutaj nam odmierzę 3, 2, 1, przechodzimy do aplikacji AliExpress i to co tutaj sobie kupimy, też nam się wszystko zrobi w tym. Widzę jakąś fajną koszulkę. Wszystko nam się update'uje. Ale fajna koszulka! Taka holo. Pokazać Wam? Taka.
No, także można coś takiego mieć na telefonie, a natomiast jeśli chodzi o telefon, to tutaj niestety, chociaż nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma tej wtyczki, także nie będziemy mogli sobie sprawdzić oceny tego sprzedawcy, ani tego, jak się te ceny na przykład zmieniały. Także tę wtyczkę można zainstalować właśnie tylko na laptopie, ale mimo wszystko, jeżeli chcecie, jeżeli często robicie zakupy z telefonu, to polecam Wam też apkę. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten sklep. Kiedyś właśnie dużo osób się mnie zapytało, co robię, że oszczędzam pieniądze, bo kiedyś Ewa o tym wspomniała, że Sara jest bardzo dobra w oszczędzaniu kasy. No i właśnie, tutaj widzieliście jeden przykład. Drugim moim przykładem jest posiadanie skarbonki. Moją skarbonką jest taki jednorożec na przykład. I ja tutaj sobie zbieram kasę. I powiem Wam tak, bo sobie pomyślicie, no ale to jest tak ciężko odłożyć na przykład, ja tylko płacę powiedzmy z karty. Ja Wam powiem na moim przykładzie, jak ja to robię. Jeśli chodzi o mnie, to ja na przykład dostaję często napiwki, tak? Te napiwki sobie właśnie wrzucam do skarbonki. No ale możecie pomyśleć, no tak, ale ja nie mam napiwków, nie mam takiej pracy jak Ty. No dobra. Na przykład mam czasami taki dzień, że wyjdę na imprezę. I ja jak wychodzę na imprezę, to biorę na przykład jakąś tam gotówkę. Bądź wyciągam gotówkę z karty. Karty często nie biorę, dlatego że jak mam kartę, to szaleję za bardzo. Po prostu biorę ograniczoną gotówkę. I na przykład mam tak, że jeżeli wszystkiego nie wydam, to to, czego nie wydam, to właśnie wsadzam do skarbonki. Na przykład jeżeli sobie zakładam, że jadę na zakupy, albo że na przykład, nie wiem, chcę pójść sobie na obiad, ale jednak na niego nie pójdę, bo plany mi się zmieniły. Jakiekolwiek miałabym założenie odnośnie kasy, a tego nie kupię, nie zrobię, to wkładam to do skarbonki. Nieważne ile by to było. Jeżeli na przykład dzisiaj ja nie wydałam pieniędzy na masaż, 30 funtów, to ja to wsadzę do skarbonki. Nawet jak nie mam tego, powiedzmy, w papierku, to pójdę do CashPointu, wyciągnę te 30 funtów i wsadzę to do skarbonki, bo te pieniądze i tak miałyby wyjść, a przy okazji ja sobie te pieniądze gdzieś tam zbieram. Także jest to ciężko wytłumaczyć, to musicie mieć jakby w sobie. Ja kiedyś byłam bardzo osobą rozrzutną, nie patrzyłam na to, żeby... Czekajcie, przyniosę w ogóle kawę i pogadamy. Już jestem. Na czym to skończyłam? Byłam taką osobą, że nie patrzyłam na to, co ile kosztuje, wydawałam kasę i zawsze, wiecie, tak żyłam, jako wiecie, tak bym powiedziała, jako 20-latka, tak? 20 do 25 bym tak nawet powiedziała. Żyłam, wiecie, tak z dnia na dzień, bez odłożonych pieniędzy, nie oszczędzałam, to co chciałam, to sobie kupowałam. Nie interesowały mnie nawet takie, słuchajcie, stronki jak powiedzmy Letty Shops. Mimo że jest to świetna możliwość na zaoszczędzenie, bo i tak robiłam te zakupy online i tak. I powiedzmy, jak sobie pomyślę, ile na przykład po roku czasu będę miała tego cashbacku, no to to będzie kupę kasy, to będzie naprawdę kupę kasy. I wiecie, grosz do grosza, a będzie co? Kokosza! No właśnie, także czasami nawet kupując zwykłe jakieś tam kolczyki, bo lubię na przykład kupować kolczyki sobie na AliExpress, które kosztują na przykład 2 funty, to sobie pomyślicie, 2 funty, to co to ja tam dostanę z powrotem? Ale dostaniesz, nieważne ile, dostaniesz. Nawet jakbyś miała dostać z tego powiedzmy 50 groszy albo 10 groszy, to wyobraź sobie, że po roku czasu naprawdę uzbiera Ci się jakaś tam suma, więc i tak robisz te zakupy online, więc mniej z tego jeszcze dodatkową jakąś korzyść, pomimo tego, że kupisz sobie coś fajnego, to jeszcze masz korzyść z tego, że dostaniesz z powrotem jakiś procent kasy. Także zmieniłam swój sposób taki, wiecie, bycia, oszczędzania i tak dalej. Lubię sobie oszczędzać, lubię mieć taką kasę właśnie gdzieś pochowaną, właśnie po skarbonkach i tak dalej. Jeżeli na przykład mam jakiś przypływ gotówki, jeżeli na przykład dostanę jakąś kasę, na przykład zwrot taksu na przykład, nie? Za prowadzenie firmy, czy coś takiego, ja sobie to potrafię odłożyć, całość. Także, wiecie,
mam na przykład na co dzień na chleb i tak dalej, więc po co mam na siłę wydawać te pieniądze, które na przykład dostałam, nie wiem, właśnie na przykład ze zwrotu z podatku, na przykład. I ja jestem taką osobą, że ja lubię wyciągnąć te pieniądze, lubię mieć gotówkę, po prostu trzymać te pieniądze i sobie schować gdzieś. Tak, ja sobie tak lubię, troszeczkę tutaj schowam, troszeczkę tam i wiecie co, i po czasie na przykład ja zapominam o tych pieniądzach, a później otwieram na przykład szafkę i mówię, ja mam tu kasę i na przykład otwieram, a tam jest na przykład 200 funtów czy 300 funtów, nie mówię, że tam chowam tysiące, ale wiecie, na przykład 200 funtów to jest dużo i za 200 funtów mogę dużo sobie rzeczy kupić i tak, no, więc na przykład taka głupia skarbonka, ten jednorożec, tam potrafię, ja ją tak wciskam tam pieniądze mocno i mocno i mocno, aż naprawdę ona już praktycznie pęka i z takiego małego jednorożca potrafię wyciągnąć około 350 funtów. To zobaczcie, mogę sobie powiedzieć, no dobra, to sobie kupię chustę Louis Vuitton na przykład, bo zawsze to było moim marzeniem i po roku czasu sobie kupię taką chustę. Fajny sposób, fajny, a nie odczujesz, bo na przykład ja wrzucam po 5 funtów, czasami po 10 funtów, albo tak jak na przykład dzisiaj ten masaż by mnie kosztował 3 dychy. Mam akurat 3 dychy. Zrobię na waszych oczach, żeby nie było, że kłamie. 3 dychy. Mam akurat, wiecie, ja czasami, ja mam więcej gotówki, znaczy nie to, że więcej gotówki, więcej mam jednak wpływów na konto, ale też mam trochę gotówki z tego względu, że niektóre z moich klientek płacą mi gotówką, więc mam tą gotówkę. Zobaczcie, ja tak zwijam te pieniądze w takie małe kawałki i wrzucam. Także nie mam też jakiegoś schematu, kiedy mam rzucić, o której godzinie, w którym dniu. Po prostu wtedy, kiedy czuję, że chcę wrzucić, to wrzucam, ale wrzucam. To nie jest też tak, że kupisz sobie skarbonkę i dobra, ona będzie ci stać. Musisz do niej wrzucać, musisz o niej pamiętać. Ona musi gdzieś stać w takim miejscu, że ty musisz o niej pamiętać, jeżeli chcesz się nauczyć właśnie oszczędzania. Także tak, dużo ludzi się mnie pytało właśnie, jak to robię, że oszczędzam, a to są właśnie moje mniej więcej, między innymi sposoby. Właśnie posiadanie skarbonki, posiadanie różnych programów, rejestracja na przeróżnych stronach, gdzie mogę po prostu oszczędzać kasę. To są takie sposoby. Później sobie otwieram, ale nigdy nie otwieram tej mojej skarbonki wcześniej, niż zamierzyłam, ale chciałabym to otworzyć i zobaczyć, czy jest tam bardzo gęsto. Nie jest aż tak bardzo gęsto, ale jak widzicie, jest tutaj już trochę kasy. Na oko może dopiero jest ze 150 funtów. Także tak, kochani. Powiem wam, że trochę się nagadałam i nie chcę, żeby ten vlog był bardzo, bardzo długi, dlatego chyba go skończę, pomimo tego, że jeszcze mój dzień się nie kończy, ale tak naprawdę za godzinę mam klientkę i po tej klientce mam ochotę wziąć sobie kąpiel. Także taki dzień, już się nic nie będzie konkretnego działo. To, co chciałam wam pokazać, to wam pokazałam. Zalało nas. Nic pozytywnego niestety, jeśli chodzi o pogodę, ale przynajmniej pozytywnego, jeśli chodzi o oszczędzanie. Może komuś pomogłam. Dajcie znać, czy będziecie korzystać z serwisu Letty Shops. Dajcie znać, czy skorzystacie z moich rad odnośnie oszczędzania kasy. Warto oszczędzać, bo naprawdę później to jest taki zastrzyk, wiecie, kasy. Na przykład ja sobie myślę, że na przykład czasami wyciągnę 350 funtów czy 400 i mówię, o, fajnie, to już na przykład mam na wakacje dla siebie. I to jest spokojnie. Także warto, warto, warto. No, to ja, kochani, będę się z wami żegnać. Dziękuję za odbiór i linki do Letty Shops zostawiam wam na dole i do wtyczki. Także dajcie znać. Jeżeli czegoś nie będziecie rozumieć, to napiszcie do mnie na Instagramie, chętnie wam pomogę, ale obiecuję, że wszystko na tej stronce jest mega proste, tak jak wam pokazałam.
tym mini tutorialu. Kupiłam sobie kolejną sukienkę. Mam nadzieję, że nie przyjdzie jak... że ta skóra będzie, wiecie, jak taka skóra może być cieńsza, ale żeby to był efekt skóry, a nie efekt na przykład worka na śmieci. No cóż, zobaczymy. Czaiłam się na nią długo, więc zobaczymy. No dobra, to żegnam się jeszcze raz. Pozdrawiam, pa!